bo Cię w ogóle nie znam. Biblia zachęca do wylewania swojego serca przed Panem. Powiedziałem, ja w ogóle Ciebie nie znam. I dosyć oszukiwania się. Nudzą mnie historie z dzieciństwa, kiedy malowałem Arkę Noego. Nie interesuje mnie dalej to, że wiem, że Arka Noego była brązowa. Nie interesuje mnie, że malowałem żyrafki, które szły do Arki. Moi drodzy, my myślimy, że nasze dzieci będą chodzić przez 5 dni do szkoły w tygodniu, będą słuchać innych, będą siedzieć w tym towarzystwie, a później namalują Arkę Noego i ich życie się zmieni? Zapewniam Cię, że nie, ale to jest na inny dzień. Moi drodzy, i ja powiedziałem, Boże, ja Ciebie nie znam. Dosyć tych arek brązowych i tych innych spraw. Dosyć tych historii, które znam. Ja chcę Ciebie znać, nie historię. Pokaż mi, kim Ty jesteś. I zadecydowałem, że będę wołał do momentu, kiedy mi odpowie. I wołałem 8 godzin pierwszego dnia. Wow, Jakub, 8 godzin. No to powiedz, ile objawienia dostałeś przez te 8 godzin? No to powiem Ci ile. Zero. Nic. Ani odpowiedzi, ani jakiegoś doświadczenia, ani jakiegoś namacalnego jakiegoś przeżycia. Ani łezki, ani drżącej ręki, ani dreszczyka. Więc co jest? 8 godzin? Dobra. Ale będę wierny, będę szukał Pana z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli. Dzień numer drugi, 8 godzin dziennie. O Jakub, to Ty już 16 godzin podczas dwóch... Ale Ty musisz mieć objawienie, Ty na pewno będziesz teraz kaznodzieją. Co Ci Pan powiedział? No to ja Ci powiem, co powiedział. Zero. Panie, nie ma w Polsce ludzi, nie znam, którzy modlą się do Ciebie po 8 godzin dziennie. Ja się modlę, dlaczego Ty mi nie odpowiadasz? Dzień numer 3. Pokaż mi, kim Ty jesteś. O co chodzi w moim życiu? Po co mnie stworzyłeś? Po co mnie uratowałeś? Dlaczego mnie zbawiłeś? Dlaczego przyszedłeś w moim życiu w takim miejscu? Dlaczego mnie uzdrowiłeś? Dlaczego podałeś mi rękę? Dlaczego mnie uwolniłeś? Chcę Ciebie znać, chcę wiedzieć, co dalej. Cisza, nie wiem, co dalej. Jestem uwolniony, cieszę się, mam po śmierci życie wieczne w niebie. Ale co teraz? Co tu dalej? 8 godzin, trzeci dzień, nic. 4 dzień, 8 godzin, nic. 5, 6, 7, nic. 10 dni minęło. 8 godzin dziennie. 8 razy 10, 80. 80 godzin. 80 godzin wołania na osobności. Ja nie mówię o oglądaniu świadectw na YouTubie. Ja mówię o wołaniu. Desperacja. Desperacja. Powtórzę trzeci raz. Desperacja. Mijały 2 tygodnie, 14 dni, 8 godzin dziennie. Nie ma odpowiedzi. Aha, to może ten przypadek przez post. Wjeżdżamy w post. 15 dzień. Modlitwa. Wierce dziurę w niebie. Pokaż mi, kim Ty jesteś. Nie ma jedzenia, nie ma internetu, nie ma telefonów. Oddzielony jestem dla Niego. 15 dzień mija. Wiesz jej odpowiedzi? Nic. Dzień numer 16, nic. Dzień numer 17, nic. Po 17 dniach pytasz, co może być teraz. Nie odpowiadasz mi w dzień, to odpowiesz mi w nocy. I przechodzisz na tryb dzień-noc. I wołasz, moi drodzy, powtórzę to. Desperacja, desperacja i desperacja. Bez desperacji to nawet ryby nie złowisz. Nic się nie wydarzy. My myślimy, że Bóg to taki tani Bóg, że Go na rogu pod kioskiem spotkasz. Biblia mówi, szukaj mnie. Szukaj Pana. Szukaj mocy Jego. Dziś ludzie szukają MGR przez nazwiskiem. Przez 4 lata. Tyle trwają studia. 3, 4, 5 lat. A ile szukasz Pana? 45 minut w kościele w niedzielę. O, szacun, to Ci zapewniam z ręką na sercu, nie znajdziesz. Dzień numer 18, szukam Pana, nic. Dzień 19, szukam Pana, nic. Dzień numer 20. Mówię, ten dzień zadecyduje o mojej przyszłości. Ten dzień będzie rzutował na całą moją przyszłość. Zamknąłem się w pomieszczeniu. Zamknąłem okna, zasłoniłem. Włączyłem ciche uwielbienie. Nastawiłem playlistę muzyki uwielbienia w taki sposób, żebym nie musiał do niej podchodzić i włączać ponownie. Wiedziałem, że albo coś się wydarzy, albo mnie stąd wyniosą. Jakkolwiek. Coś musi się wydarzyć. I zacząłem się modlić. No pokaż mi. Pokaż mi, kim Ty jesteś. I trafiasz na obietnicę w Księdze Kronik. Ci, którzy szukają Pana, tym dam się odnaleźć. Tym się objawię. Tym się pokażę. Panie, mam Cię na piśmie. Pokaż mi, kim Ty jesteś. I po 2 godzinach to był już mój limit. Nie dałem rady więcej. I po 2 godzinach padłem na twarz, leżałem twarzą na ziemi, zacząłem ryczeć, zacisnęło mi się gardło. I to były szczere słowa z serca, o których Bóg wie. Bo gdyby to nie były szczere, nie byłbym dzisiaj, gdzie jestem.
Powiedziałem, Panie, jeżeli nie pokażesz mi, kim jesteś, jeżeli Cię nie poznam osobiście, zabieraj mnie przed czasem. Nie mam tu nic do roboty. Zabieraj mnie przed czasem. I wtedy nagle, jakby szum gwałtownego, wiejącego wiatru, fizycznie wstajesz lekko przerażony, nie wiesz, co się wyrabia. Ktoś tu jest. Wiesz, to nie było gęsia skórka. Gęsią skórkę to ja już mam. Tam się działo. Kto to był? Wiesz, to nie było takie delikatne. To był sztorm. Przeszło obok. Panie, czy to ty? Drugi raz. Jest. Ale bliżej. Nie ciągle naokoło. Nie bokiem. Daj mi to. Bo zwariuję. Musisz być zdesperowany. Chcę ciebie. I raptem czujesz. I płoniesz. I płoniesz. Czas ci staje w miejscu. Już nie wiesz, gdzie jesteś, co robisz. Odleciałeś. I mówisz, pokaż mi chwałę swoją. Pokaż mi chwałę. Nawiedzenie. Nawiedzenie przyszło. Zacząłem mieć problemy, żeby normalnie oddychać. Przyszła chwała, która mnie rozrywała od środka. Boży Duch mnie nawiedził. Chwała nieba zstąpiła i mnie wypełniła. Powiedziałam, Panie, od tego momentu, przez to, co doświadczyłem, nie traćcie skupienia, Duch Święty jest tutaj. Przez to, co dziś doświadczyłem, powiedziałam, Panie, o cokolwiek mnie poprosisz, o cokolwiek. Nie powiedziałem, co chcę, powiedziałem, o cokolwiek Ty mnie poprosisz, zrobię. I czułem, jak ten Duch Boży pozostał. A Bóg wiedział, że powiedziałem Mu wszystko, co miałem w sercu. I wtedy wracam do domu, już inny gość. Już idziesz po ulicy i już nie widzisz tych ludzi. Idziesz, jakbyś się wybudził z Matrixa. Idziesz, wyglądasz jak pijany. Masz przed oczami tylko jedno, Jego piękno, Jego moc, Jego chwałę, całe drżysz. Duch Boży mieszka w Tobie. Jesteś nowym człowiekiem. Wchodzisz do domu, siadasz na fotelu. Wszystko jest już powoli. Dostrzegasz rzeczy, których nie widziałeś. Wchodzisz w inną rzeczywistość. Panie, co teraz? Jestem goły. Nie mam nic. Nie mam przyszłości. Mam nędzną przeszłość. Napsułem, narozrabiałem, naraniłem. Co teraz? I Bóg powiedział, ze mną. Przeszłość nie istnieje. Czas na przyszłość. I przyszedł świeży wiatr, świeże nawiedzenie. Przyszła wolność. Odkleił się wszelki nałóg, wszelki problem, wszelkie zniewolenie, wszelki ból, wszelkie zranienie. Przyszła wolność. Wolność, w której płyniesz. Mówisz, Panie, cokolwiek dzisiaj, cokolwiek. I nie musisz nigdzie biec, bo masz tą wolność. Bo gdzie Duch Pański, tam wolność. I otwieram komputer. Wchodzę, a tam jest wiadomość od gościa, który był w 50 krajach na świecie. Głosi do tłumów. Bóg mi powiedział, mówi, że mam Cię zabrać na konferencję do Ameryki Południowej jako usługującego. A wy, mój przyjacielu, musisz wiedzieć o pewnej rzeczy. Ja nie jestem mówcą. Nie jestem kaznodzieją. Nie jestem żadnym speakerem. Jestem gościem, który ma nędzną przeszłość i siedzę w tym. A on mówi, czy to myślisz, że to moja decyzja? Bóg mi powiedział i mówi, mój drogi, Bóg ma dla ciebie plan. Jedź do Ekwadoru.
Bóg coś dla ciebie przygotował. A mówię, Panie, bez względu na cenę, gdziekolwiek chcesz, jadę. Zajechałem do Ekwadoru, spotkałem się z nim w hotelu. Jadąc na spotkanie, zadał mi pytanie, czy jesteś gotowy poznać tutaj swoją żonę? Ja mówię, słuchaj, ja miałem szalone pomysły w życiu, ale ja do Ekwadoru nie przyjechałem szukać żony. A co, masz coś nagrane? On mówi, nie, ale chcę wiedzieć, czy jak coś, to jesteś gotowy na Boży wiatr. Ja mówię, jakkolwiek, cokolwiek chce Bóg. Wchodzę, patrzę na pewną kobietę, która gra na pianinie. Dzisiaj siedzi tutaj z moim synem w brzuszku. Sara, córka pastora z Ekwadoru. Wróciłem do Polski. Panie, co dalej? Obsesja. Zacząłem głosić o Jezusie na lewo, na prawo. Bo to jest wolą Bożą. Pamiętasz Rzymian 12:2? Abyś mógł rozróżnić, co jest dobre, doskonałe, co miłe Pan, co jest wolą Bożą. Wolą Bożą jest, abyś przyjął to, co On ma dla ciebie i dał. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jezus przyszedł na ziemię i odzwierciedlił charakter Ojca. Co robił? Nie przyszedł, aby Mu służono, przyszedł, aby służyć. Jezus przyszedł, aby dać mi kierunek, więc ja żyję po to, aby wziąć to, co ma dla mnie Ojciec i dać. Nie chcę być pijawą, nie chcę ciągle ssać i mówić, dajcie, módlcie się, leczcie moje kuku. Chcę być wojownikiem, chcę być wojownikiem dla Królestwa. I nie chcę porównywać się z innymi wierzącymi i mówić, jestem bardziej gorący niż ten, niż tamten. Bo Bóg powiedział, kto się porównuje z jednym z drugim, jest głupcem. Ty porównaj się ze standardem biblijnym i sprawdź, czy płoniesz. Nie porównuj się z Kościołem obok, sprawdź, czy płoniesz ty. Nie porównuj się ze swoim liderem, sprawdź, czy płoniesz ty. Niech cię nie zadowala, co mówią o tobie inni. Niech cię kręci to, co mówi o tobie Jezus. Chodzę z takim marzeniem, kiedy gdziekolwiek idę. Nie interesuje mnie, czy będzie brawo, czy będzie u. Interesuje mnie, czy w niebie jest akcja wśród aniołów. Ej, zobacz. Zobacz, co Pan robi przez życie tego młodego gościa. Ej, chodź, chodź, zobacz, zobacz. Patrz. Patrz, co Bóg robi przez życie tego gościa. Wiesz co, kiedy patrzę na was teraz, przed oczami mam niebo i wyobrażam sobie, co On myśli teraz o nas. O was. Wiecie co? My jesteśmy równi. My jesteśmy równi. Ja i ty. Brat, siostra. Przyjaciele, rodzina. My ludki jesteśmy. Trzutko, Pan powiedział. Trzutko. Upodobało mi się. Mam taki kaprys, aby objawić ci królestwo. Rozumiesz? Korzystaj z tego. Korzystaj z tego. Dawid powiedział w Psalmie 27:4. O jedno zabiegam, o jedno prosiłem Pana, abym mógł oglądać piękno Pana i mieszkać w domu Pana. On wiedział, że spotka się z Bogiem w niebie, ale mu to nie starczało. On chciał jeszcze tu na ziemi doświadczać Bożego nawiedzenia. I chcę Cię dziś zapytać i odpowiedz przed Bogiem, co dzisiaj jest Twoim planem i marzeniem? Jakie masz marzenia? Jakie masz cele? Czego szukasz? Ubiegasz się za marnościami? Czy budujesz swój skarb w niebie? Ja mam zbawienie. Za darmo. Nie zapracuję na zbawienie. Przyjąłem zbawienie. Wziąłem je. Ale jest coś więcej. Kręci mnie list Piotra. O koronie chwały i wieńcu sprawiedliwości. Kręci mnie historia o talentach. Kręci mnie to. Inspiruje mnie to. Chcę szerzyć królestwo. Chcę być sługą dobrym i wiernym. Chcę głosić Jezusa. Nie na wielkich arenach. Chcę głosić tam, gdzie Jezus mnie stawia. Wiecie, jaka jedna z moich modlitw była? Na początku, kiedy jeszcze nie wiedziałem, co Bóg zrobi w moim życiu, powiedziałem, Panie, jeżeli Twoją wolą jest, abym pracował w kiosku na cmentarzu i sprzedawał znicze, aby po 30 latach pracy przyszedł ktoś i kupił ode mnie znicz i przy okazji się nawrócił, właduj mnie do kiosku. Pan mówi, nie, nie, nie. Inny scenariusz mam. Ale jest jeden klucz, przez który Cię wpuszczę w te rzeczy.
Druga Księga Kronik, 26 rozdział. 5 werset. Jak długo szukał Pana, tak długo Bóg darzył go powodzeniem. Tajemnica, moi drodzy, zwycięstwa. Nie jak dużo siedzisz w kościele na ławce, jak długo szukasz Pana. Jak długo szukał Pana, tak długo Bóg darzył go powodzeniem. Więc moi drodzy, teraz pójdziemy w modlitwie. Dlatego, że to jest najważniejszy punkt. Wielu ludzi podczas modlitwy wychodzi, bo kazanie się skończyło. Moi drodzy, modlitwa jest najważniejszym punktem, bo to będzie moment, kiedy już nie słuchamy, a doświadczamy. Teraz będziemy doświadczać. Będziemy w tej chwili doświadczać. Chciałbym... Chciałbym, żebyście zamknęli swoje oczy. I żebyśmy wstali, bo jesteśmy w Jego obecności. Jeżeli jesteś osobą i wiesz, że to Ty jesteś tą osobą, o którą Bóg się dzisiaj upomina, to jest to wezwanie dla Ciebie. Chcę, żebyś przyszedł i zajął te miejsca tutaj pomiędzy rzędami. Ale zanim wyjdziesz, chcę Cię ostrzec. Nie będzie odwrotu. To nie może być decyzja poprzez emocje przez ostatnie 45 minut. To musi być decyzja, którą Ty już podjęłaś wcześniej. Rok 2012. 2 lata przed moim nawróceniem. 3 lata przed moim nawróceniem. Stałem na pewnym spotkaniu, plus minus takim jak tutaj, i modlę się. Gość był w darze proroczym. On słyszał Boży głos. I ja stałem sam i powiedziałem: Boże, moje życie upada, ja umieram, ja tonę, nie mam sił z tego wyjść. Nie wiem, gdzie Ty w ogóle jesteś. Znam Cię z historyjek. Panie, jeżeli możesz mi pomóc i mnie wyratować, to proszę Cię, zrób coś z moim życiem. I w tym momencie ten gość, który był namaszczony w darze proroczym, centralnie przyszedł do mnie. Powiedział tak: przed chwilą zapytałeś Pana i Pan Ci zadaje pytanie, czy jesteś gotowy na zmiany w swoim życiu? A ja powiedziałem: tak. A mówi: pytanie numer 2. Czy jesteś gotowy na zmiany w swoim życiu? Ja mówię: tak. A on mówi: pytanie numer 3. I więcej nie będzie. Czy jesteś gotowy na zmiany w swoim życiu, które będą boleć i będą kosztować, ale doprowadzą Cię do miejsca, do którego chce zabrać Cię Bóg? Co mam odpowiedzieć? Przecież to wywróci całe moje życie. Tak. Coś pękło. Mówi: to będzie czas i sezon w Twoim życiu, w którym Bóg Cię przeprowadzi przez nieznane, ale wyprowadzi Cię do miejsca, do którego Cię przeznaczył. I moi drodzy, chcę zadać Wam pytanie. Nie będzie odwrotu. Czy jesteś gotowy na zmiany w swoim życiu? Jeżeli jesteś gotowy na zmiany w swoim życiu, jeżeli będzie tu chociaż taka jedna osoba, to dla Ciebie było to spotkanie. Bo jak Bóg wzbudzi Dawida, serce Dawida, to będą trzęsie miasta. Chcę, żebyś stanął tu i żebyśmy zanurzyli się w uwielbieniu.